Od razu po zniesieniu kwarantanny wyruszyłem w poszukiwanie karpi. Plan był prosty. Wytropić, zaczaić się i złapać pierwszego karpia w tym sezonie. Dwie pierwsze rzeczy wyszły mi świetnie, a do złapania karpia niewiele brakowało. Tak bardzo niewiele. Więc tak, od razu przejdziemy do rzeczy. Pierwszy zestaw. Tamte krzaki. Jakiś medle od krzaków. Idealnie nad zestawem wyskoczył mi karpik. Pełnouski, taki nawet. A drugi zestaw. Jest tam, pod tym pięknym drzewkiem. O, dokładnie tam. Na tym zestawie, który teraz pokazuję, jest pop-up brzoskwinia z pieprzem i do tego krill mojej produkcji. Dałem tam trochę belahanu, takie fajne kuleczki wyszły. A drugi zestaw to szkulki, które dobrze mi się sprawdzały praktycznie zawsze. To jest squid na słodko ze skopeksem i tam parę różnych fajnych rzeczy. O. Głębokość, na których mam zestawy, to jakieś na pierwszym, po prawej stronie, to jest 2 metry. Pod tym drzewem zwalonym jakieś 2,30, także podobne głębokości. Ale na pierwszym zestawie, po prawej stronie, ostatnio widziałem fajne spławy i chodząc tutaj też widziałem, jak ryba się wygrzewa, także na pewno położyłem tam, bo mam taką taktykę, że zawsze przychodzę, jak jest ciepło, patrzę, gdzie one się wygrzewają i one zazwyczaj później, jeżeli jak schodzą w dół wieczorem, to właśnie do mojego zestawu i to mi działa. Tak to wszystko wygląda. Szypon. I teraz tak, dwie niezależnie otwierane komory. Pierwszą otwieram komorę z zestawem i odpływam metr, półtora dalej i zrzucam zanętę, żeby ryba poczuła się bezpieczna. Pierw zbiera wszystko z boku, także to będzie mój zestaw. Tutaj tak zwany slackline, czyli luźna żyłka. Nieraz się okazało też skuteczną metodą na ostrożne karpie. Nawet niezły. Duży, ale nie do zdjęcia. Zawsze te przebrzydłe leszcze biorą, jakby człowiek chciał iść spać. Ten jest niezły. Koń leszczowy. O, taki sobie. Śmierdzący. Dzisiaj wszystko to, co łowię, jest na L. Tym razem lin. Proszę. A można by było spać. No, takie rozpoczęcie sezonu to ja rozumiem. Po jednej spince, 15 minut później, rola spod krzaków, tam gdzie
mówiłem, że zawsze się wygrzewają. Godzina, która to była? 9:30. Idziemy po rybkę. Mega zadowolony jestem. To jest to. Fajny. Przede wszystkim dziki koń. To jest to. Petarda. To jest po prostu petarda. O, Już. Nie jest kolega za bardzo skory do sesji. Ale ja jestem. Świetna ryba. Dzikus przede wszystkim. Woda publiczna w Belgii. To cieszy podwójnie. Świetny koń. Waga pokazała 15-200. Niepokuta ryba. Jupi! To jest to, po co przyjeżdżamy nad wodę. Uśmiech. Szypan, prosta sprawa. Bardzo na blowback, ciężarek, o. Włos nie za długi, nie za krótki, średni w tą raz. Wszystko podnęciłem, teraz pokażę może co za zadyme barki robią w wodzie. Tu będzie dużo widać. To jest duży tonaż. O, już woda sobie płynie. Także tu nie ma lekkich ciężarków. Nie ma o tym mowy. To od razu ciężarek jest walany po dnie, zestaw splątany. O, tak to wygląda. Kolejna majówkowa zasiadka i kolejna piękna woda. Jesteśmy nad rzeką. Woda niełatwa, ponieważ brzeg tutaj obsiany jest kamieniami bardzo ostrymi z brzegu, które później schodzą gwałtownie w dół. Gdzieś one się kończą, także łatwo jest przeciąć żyłkę. Wystukałem parę fajnych miejsc. Potem sprawdziłem je na sondzie, także jest fajnie. Teraz tylko czekać na rybę. Niestety tego dnia rzeka pokazała swoje oblicze i nie obdarowała mnie karpiem. Bogatszy w szereg nowych doświadczeń, w luce silniejszy i lepiej przygotowany.